Niezmuszenie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza Haran. Hein, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Nie! Nie zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy pierwszy odcinek z serii Dying Light, The Following. Bardzo długo na to czekałem. Mam nadzieję, że wy też. Mniej więcej wiemy, czego mamy się spodziewać, bo trailerów, zapowiedzi, gameplay wcześniejszych było już dużo. Ja się tego trochę naoglądałem. Więc nie będziemy opowiadać, po prostu zaczniemy grać. I tyle. Okej. Okay. Zaczynam w jakichś kanałach. Postać, którą gram, to jest postać z podstawki, po prostu. Okej. Okay. Kliknąłem shift i wrzuciło mnie do społeczności. A pytanie tylko, którędy ja mam w ogóle iść. Mam znaleźć to wyjście, ale nie ma jakiejś większej wskazówki. Po prostu będę szedł przed siebie. Nadziei, że się uda. Chyba się uda. Tu już mamy jakieś wyjście. No to hop! Dawaj. O kurde. Uwielbiam tą grę za możliwości parkouru, biegania, skakania, latania, szukania różnych dróg na przejście danej lokacji. Teraz dojdzie do tego możliwość poruszania się pojazdem, rozjeżdżania zombiaków. Będzie mega. Na pewno będzie mega. Fajnie, że gra od razu wrzuciła nas w dodatek tak na hura. To znaczy, nie ma za wiele takich momentów, w których musimy siedzieć i słuchać, co się stało wcześniej, jakich przypominajek. Tylko po prostu zaczynamy grać. Był krótki wstęp taki filmowy, gdzie pokazali nam tego kolesia, który przetrwał i coś tam poopowiadał. I to wszystko. I teraz już gramy. Patrzcie na ten widok. Lena, słyszysz mnie? Lera, ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Okej. Okay. Patrzę i widzę, że mam harpun dalej. Pieprzone góry. Okej. Okay. Co się tyczy harpunu, zawsze uważałem, że to jest zbyt OP, naprawdę, ale teraz się na pewno przyda, będziemy mogli sobie przejść szybciej ten etap spinaczki, który tak czy siak musimy przejść, więc po prostu pójdzie nam trochę łatwiej. Fajnie, że ta postać została przeniesiona, mam nadzieję, że razem z moją dopakowaną postacią przyniesie nam ten dodatek dopakowane zombiaki. Ja rozpocząłem grę na trybie trudnym, na poziomie trudności trudnym, nie na normalnym, nie na tym okropnym, bo jest jeszcze jeden poziom, ten najtrudniejszy. Wziąłem sobie trudny, czyli ten pośredni i od gry dostałem ostrzeżenie, czy aby na pewno chcę grać na tym poziomie, bo będzie trudno, ale myślę, że sobie poradzimy. No to hop! Super to wygląda. Gram w rozdzielczości HD. Znaczy Full HD. Wam nagrywam w HD. U mnie to naprawdę wygląda dużo lepiej niż u was, niestety. No ale... jakoś musieliśmy pogodzić słaby procesor z świetną grą. I tak to wyszło. Gra działa
Zadziwiająco dobrze. Nie spodziewałem się, bo mamy zużycie procesora na poziomie 88%. Zużycie pamięci na poziomie 5 giga. 5,1 mniej więcej. Do tego dochodzi oczywiście nagrywanie, więc to też mocno obciąża komputer. Ale wszystko działa bardzo fajnie. Bardzo fajnie i sprawnie. Idę sobie. Mam jakiś cel na mapie, więc po prostu tam pobiegnę. Okej. Znajdź kogoś, kto wie więcej na temat plotki, ale tutaj mam jakąś wieżę, która jest oznaczona na mapie. Nie wiem, czy to nie jest punkt obserwacyjny czasem. Okej, bijemy się tam szybciej. Dzień dobry. Chciałbym zrezygnować z tego harpuna, ale wiecie. O, nie ten guzik. Okej, bierzemy. Tutaj wszystkie glamoty się przydają. Bardziej, że później będę ulepszał bronię, produkował bronie lepsze. Więc to się wszystko przyda. Uda mi się to otworzyć. No ja pierdzielę. Ha! Trzy wytrychy już złamałem. Dawaj, Crane, no. Okej, jest. Spoko. Co my tutaj mamy? Niech to będzie coś fajnego. Okej. Piła ręczna, zielony robot. Wygląda fajnie. Plan płomienny rożem. Dobra. Tu mam drugą broń na tabie. Wyjdziemy sobie w ekwipunek. Piła ręczna, zielony robot. Okej, ta moja maczeta wojskowa. 289 obrażeń. To ma 307. Zdecydowanie wolę to przenieść sobie tu. Ale nie mam pojęcia, jak się to robi. Rozmontuj, upuść, wybierz. Wybierz. Przedmioty kolekcjonerskie. Okej. Tutaj wrzucimy. No i fajnie. Tą siekierę sobie zostawimy. Zobaczymy, jak ta piła ręczna wygląda w ogóle. Oho! W sumie wygląda trochę jak mój nóż do chleba. Poważnie. Poważnie, mam taki zielony nóż do chleba z ząbkami. Wygląda bardzo podobnie. Wyrwał kopa. Będziemy korzystali z dobijania. To jest szybki sposób na pozbywanie się zombiaków. Tą lokację znam. Znam z gameplayu, który był udostępniony przez twórców. Akurat w przypadku tego gameplayu grały dwie osoby, ja jestem sam, więc będzie trochę trudniej. Ale rozerwiemy się troszeczkę, co? Okej. Dzień dobry! Za to gracze pokochali tą grę. Można pociąć zombiaki na kawałki. Bardzo fajny motyw. Okej, uniki na spacji. Wystarczy tylko do spacji dodać jeden z klawiszy ruchu. Lewo, prawo. Zobaczymy, co z tym siankiem, bo ono się rusza. Podobno. To się jakoś nie chce zakręcić. Okej. Sneaky beat like. Rozejrzymy się troszeczkę. Zobaczymy, na co stać te zombiaki. Widzę, że uderzenie w głowę ich nie zabija, więc możemy uznać, że są dość wytrzymałe. Okej. Spróbujemy skopać to. Czy to się nam ruszy? Nie chce się nam ruszyć. Tak, twórcy grali, to zamieszkało. Mniej więcej. Sporo ich jest, kurde. Coś ta moja piłka nie chce ciąć w ogóle. Okej, ja sobie zmienię na mój toporek. Zobaczymy, jak to się przyczyni do zabijania. Chcę się z nimi trochę pobawić, zanim pójdę dalej. Bo lubię. Pozwalę zombiaki. No, niewiele mogę chyba zrobić. Dam sobie na razie spokój. O kurde, rozwaliło ogrodzenie. Tu mam jeszcze maczetę jedną. W sumie możemy ją sprawdzić, tylko że ona to jest chyba bardzo słaba. Okej. Jest bardzo słaba. Kopanie, zawsze fajne. Dobra, spierdzielam. Naraz zombiaki. Okej, dotarłem. Oho! Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemytnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira. Ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbie. Jaki Janusz z wąsem w ogóle. Nie wiem jak wy, ale ja nie jestem bardzo przerażony, jak patrzę na tego kolesia. Poważnie. O,
Coś się wczytało. Dobra, wchodzimy tam. Zobaczymy, co jest grane. Dzień dobry. Dobrze, tylko drzwi chciałbym otworzyć tutaj. Czy to jest wykonalne, czy muszę wskoczyć przez okno? Nie chcę się otworzyć. No dobra, poszukam. Mam na ciebie oko, koleś. Znajdź kogoś, kto tu dowodzi. Przepraszam, pani kolego z fajką. Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Aha. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira. Będzie pewnie w stodole. Cała głowa mu się kopciła, jak wydychał dym. Będzie w stodole. Gdzie jest stodoła? To jest... Nie, to nie jest stodoła. Stodoła powinna być drewniana, no. To mi się wydaje. Chyba, że to jest ich stodoła. Może być ich stodoła. W sumie trochę... Trochę tak. Gdzie jest Jazir? Halo, panowie? A, tu są chyba ranni albo bardzo śpiący. Albo tacy, co lubią kawę, a kawa się skończyła. Może tak być. Dobrze, to jest stodoła w takim razie. Tylko ma ochroniarza, który mnie nie będzie chciał wpuścić. Będzie coś tam pewnie pyskował. Burak. No z twarzy nie jesteś burak, ale trzeba przyznać, że rodzice mieli dobry pomysł tutaj. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. No, jednak mnie przepuścił burak bez problemu. No, niespodziewanie. Tato, proszę! Okay. Możemy Jazir o tym pogadać? I nie! Koniec dyskusji! Poczekamy. Tak? Dobrze! Ezgi? Czekaj! Ezgi! Ezgi to chyba jest takie trochę emo. Że tak patrzy po stroju, nie uruszając nikogo, ale to trochę tak jest. Ezgi, co się stało? Przepraszam. Oj, nie teraz! No, tośmy sobie pogadali. Fajne masz buty. W sumie ja mam... Nie mam podobnych. Ja mam te do biegania. Ale... Ty mi się pewnie nieźle kopie zombiaki. Nie tylko zombiaki. Dobry. Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie! A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Okej. Mamy tutaj bandy cwaniaków. Czy mogę wyjść tym oknem? Chyba nie. Tak bym się chętnie rozejrzał po tej wiosce, zanim sobie pójdę. Znajdź kogoś, kto zechce ci coś powiedzieć. Drzwi są zamknięte, a były otwarte. Okej. Fajnie. Lena, tu Crane. Słyszysz mnie? Nope. Może jakiś dach znajdziemy. Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! Ta, ty! Ono tu! Hej! O, podejdź jakiś bliżej. Handlarz, on szuka interesu. Bez obaw. Nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Ej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurde. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza? Nazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli? Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc, ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj?
Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? No dobra. Idziemy w takim razie. Mam wrażenie, że on chce, żebym ja to auto ukradł. Skoro mam być dyskretny, działać po cichu, mam się rozglądać za tym autem. Wydaje mi się, że to nie jest jego auto. Ile macie robali? Czy to są rybki? Może to są rybki? Może mają rybki? Tędy chyba nie wyjdę. Chociaż... Hop. No, złapałem się jakoś. Tam jest wieża. Mógłbym się rozejrzeć i pojechać tam. No, daleko nie zajadę. O, w mordy, ile tu jest zombiaków. Poważnie? Ludzie! Dobra, wezmę sobie tą, co razi prądem. Jeszcze to jakiś pióz. Co to? Może się drążki przybyki, ja spierdzielę. Mam nadzieję, że to się nie załamie. A pewnie tak będzie. Dlatego spieszmy się. O kurde. Już po moim skrócie. Chociaż znowu idzie w górę. Nie ma tragedii. Hop. A, zapomniałbym o jednym. No? Jeśli nie masz broni, lepiej coś sobie skombinuj. A, pierdziele, oni biegają. Chwila, że ja? Teraz ci się przypomniało? Wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Ale mi mów nie wyszedł. Teraz rozmykałki do interesu. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzm. Na to jest mi rad. Wow. Teraz wybacz. Ale oberwałem. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. To na prawej. Okej, udało się. A więc mamy nadal biegaczy w dzień, co po niektórych. Dlatego trzeba będzie uważać. Tak jak widzicie, zombiaków po prostu jest w ciul. Nie brakuje, no. Będzie niebezpiecznie. Chociaż po tej stronie torów jest jakby spokojniej. Trochę więcej krzaczków, zarośli. Trochę mnie to martwi, bo nie widzę, gdzie idę tak naprawdę. Mogę zaraz wyjść na polany pełną zombiaków. Jak się będę za bardzo spieszył. Dlatego nie będę się spieszył. O, jest jakaś ścieżka, może trochę się przejaśni. Co to kurde jest? Ptaka w ofierze złożyli? Poważnie? Przecież dobry rosół by był z tego głębia. Nieważne, no. Szukajmy tego auta. To jest farma. Okej, są jacyś kolesie. Jest tutaj fajny punkt, z którego mogę zjechać i załatwić tego kolesia w zasadzie. Trzeba się tam wbić. Okej. No. Kyle, nie denerwuj mnie. Nie możesz marnować takich okazji, jak ci je podsuwam. Dobra. Sprawdzamy, co tu mamy. No bierz. Stworzymy sobie to. Trudne. O ja cię. Nie no. Trzy wytrychy mi zostały. Dobrze, że wytrychy można craftować. Okej. Podobnie jak w ostatniej skrzynce było. Czemu ja tego od razu nie sprawdziłem? Co my tutaj mamy? Okej. Śmiercionośne ostrze, które jest gorsze. Szkatułka z klejnotami. Wszystko się przyda, bardzo fajnie. Tam jest auto, więc już wiemy, po co zmierzamy. Tyle, że jest trochę ochrony i ta ochrona ma karabiny. Chociaż ten na górze ma karabin, ci na dole raczej nie. Więc możemy... Okej. Chyba go zrzuciłem, nie? Jeszcze 10 minut i się tu swajdam. Okej. Strzelca mamy z głowy. Teraz pozostaje kwestia walecznych kołków. Jest jeden i wydaje mi się, że gdzieś powinien być drugi, ale on już jest poza budynkiem. No dobra. Nie zauważyli, że im... Zastrzelę pierwszego skurwiela, którego zobaczę. Aha, bo ty masz broń. Nie jest pocieszające. Zobaczymy, czy uda się to zrobić w miarę po cichu. Byłoby dobrze. Z 3 miesięcy wsuwam konserwy. Boże, nie mogę się doczekać, by kogoś zastrzelić. Spokojnie. Jeszcze się nastrzelasz. Mamy cię. Dobra. On mówił,
mówił coś o strzelaniu. Może rzeczywiście ma broń. Tak, ma. Nie masz broni palnej, to kogo chciałeś zastrzelić i czym? No, mamy gwiazdki. Powinno się udać. Ten jeden jest tak bardziej wykluczony. Spróbujemy, może się nie odwrócą. Ciutko. Patrząc w przeszłość, stwierdzam, że podejmuję naprawdę chujowe decyzje. Okej. Okay. O, w mordę, jaki fart. Akurat się koleś zawinął. On ma broń? Wydaje mi się, że ma... Nie, to jest maczeta. Wyglądało trochę jak pistolet. No, gdzie najzwyczaj łatwo. Dobra. Myślę, że końcówka jak najbardziej na miejscu. Trzeba było kogoś zabić, tak wiecie. W stylu. Okej. Okay. Interesuje mnie ten facet, który miał karabin. Gdzie on upadł? Znaczy tak, z podstawki powinienem mieć karabin. Ale czy go mam? Jeszcze nie wiem. Ciekawe, gdzie on upadł. Kurde, szkoda by było nie wygarnąć tego karabinu. Nie mam pojęcia, gdzie on upadł. Tak, powinien gdzieś tutaj. Ale go nie ma. No nic, ja go jeszcze poszukam. Zrobimy to później. Dobrze byłoby przeszukać całą tą miejscówkę w zasadzie. Chociaż będę mógł tu jeszcze wrócić kiedyś pewnie. Więc to jest średnie. Spróbujemy. Kurde! Byłem blisko już. Mam to. Śruby i części do silnika. Wygląda na to, że będę mógł ulepszać auto. Skoro mam części do silnika. Przynajmniej tak to wygląda. Czy te kosze też się da otworzyć? Właśnie. Bierzemy wszystko. Nie będziemy się ograniczać. Jak ktoś nie lubi eksploracji, to... To musi mi wybaczyć, bo ja lubię. Dawaj więcej tego. Elektronika, kawa. Fajnie. Elektronika. Części metalowe. Kurde. O proszę, antyzyna. Plan ognista łódka. Fajnie, przyda się. Normalnie w takich skrzynkach była antyzyna. Tutaj nie ma nic chyba. Wygląda na puste. Ale znalazłem kilka ciekawych rzeczy. Dobra. Mamy to. Idzie całkiem nieźle. Na jednym wydrychu. O proszę. Czekam. Sprzedamy go, w cholerę. Tu mamy kolejną skrzynkę. Wydaje mi się, że trafiłem na coś w rodzaju magazynu. Po prostu. Okej. Otwarte. Dobra. Co mamy tutaj? Znowu coś słabego. W zasadzie jedną rzecz znalazłem dopakowaną, a cała reszta to jakiś chłam. W ogóle bardzo dużo tu jest budynku do przeszukania. Szkoda by było tak po prostu sobie stąd pójść. Nawet nie zaglądając do środka. Jedziemy na górę. Na górę pewnie nikomu się nie chce wchodzić. O! Weź to z buta! Fajne mieszkanko. Oho! Ważnie, tylko dolce. Liczyłem na coś więcej. Nie ma nic w ogóle. Dobra, co my jeszcze mamy tutaj? Tamten budynek i tamten. Tamten jest zamknięty. W sumie ta szopa tutaj. To zostaje nam jeszcze to. I tam sobie pójdziemy. Jeszcze na chwilę. Zaczniemy od tej strony. Trudne. A mi został jeden wytrych. Powodzenia. O! Dobra, nieważne. Wrócimy kiedyś po to, prawda? Kiedyś na pewno. Dobra.
Mogę zrobić wytrychy, wiem, ale jestem za bardzo leniwy. Hop, tam coś było. Wlazł skurczybyk na szafkę. Gdy się tu wbi. Ej, a, ty kucasz od razu. No dobra, ciężko będzie po to sięgnąć. O ile tam w ogóle coś jest, może to był wskaźnik tylko od harpunu. No bierz. Okej. Myślałem, że to jakieś plany. O, smary. Co my tu jeszcze mamy? To będzie zamknięte. Potrzebne wytrychy właśnie. Amciu, pamciu, jakieś tu było. Coś było jedzone. Już to. Papierosy. Potrzebne wytrychy. Co i to wszystko? Tu mamy skrzynkę, potrzebne wytrychy. Tu mamy jeszcze śmietnik. Dobra, czas wracać. Wsiadamy do tego auta. Okej. Okay. Tak sobie wsiadłem dziwnie. Zobaczmy jak się jedzie. O kurde. Myślałem, że rozwalę. To muszę otworzyć. O, nie mogę. Tak. Znowu się teleportowałem do środka. Dawaj pod górę. Dobra, Kan, mam brykę. Kan, jesteś tam? Kan. Nie gadaj. Ej, ziomek. Obróć auto. Resetuj położenie. Jestem łebski. Ziomek tam nie odpowiada. Pierwszy kontakt z autem zaliczony. Raczej nie wyszło za dobrze. Pojedziemy tą drogą. Ale ryczy silnie. Okej. Z drogi. Beczki. Ta zawzięta chciała się zaprzyjaźnić. Te ciężarówki policyjne to jest dobre źródło broni. I amunicji. Często jest coś. Wow. Okej. Trzeba o tym pamiętać, że możemy rozwalać pewne rzeczy. Ciekawe jak z drzewami stoi. Drzewa niezniszczalne. To też trzeba zapamiętać. Chyba, że trzeba mieć większą prędkość. A raczej bym się nie nastawiał. Coś się stało. Okej. Okay. Wjechałem w toksyczne plamy i to mnie zaraziło. Czy zadało mi obrażenia? Z asfaltu. O tym też trzeba pamiętać. Okej. Okay. Mogę jakby przejechać miejscówę. Wow, hamowanie długie. Dobra, idziemy do tego Kana, zobaczymy co on nam powie. Halo, panie Kan. Mam autko. Ale porozmawiamy z nim już w kolejnym materiale. O, to jest świetny pomysł. Świetny pomysł. Więc dzięki za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. To jest dziewczyna Kana. Trzymajcie się i cześć.